Marka Jezus, odcinek 65. Bardzo się cieszę, że jesteście. Fragment Ewangelii Marka, rozdział 6, wersety od 45 do 52. Bardzo proszę, posłuchajcie. Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, do Betsajdy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Moi drodzy, widzimy tutaj Jezusa, który... Historia jest taka, przypomnę, że Jezus dowiaduje się o śmierci Jana Chrzciciela, płyną na miejsce jakieś osobne, po tym jak Jezus też wyprawił swoich uczniów na głoszenie Ewangelii, oni wrócili, mu wszystko opowiadają. Płyną, ale tłumy się dowiedziały, gdzie oni płyną. Zatrzymali się, było rozmnożenie chleba. I teraz Jezus odprawia swoich uczniów, odprawia tłumy i wychodzi się modlić. Po tej modlitwie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że Jezus idzie się modlić. Tak jak mówił uczniom, odejdźcie na miejsce osobne, jakoś z nimi tam na to osobne miejsce płynął, to Jezus dopina swego. Jezus sam jest kimś, kto odchodzi na osobne miejsce i przemadla sprawę, rozmawia z Ojcem. A potem dzieje się niezwykła rzecz. Po tej modlitwie Jezus schodzi, patrzy na swoich uczniów, którzy płyną przez jezioro, widzi, jak się trudzą, bo był im przeciwny wiatr, i przychodzi do nich po wodzie. Ja lubię patrzeć sobie na tę scenę w taki sposób, że Jezus wychodzi z modlitwy tak napełniony Bożą obecnością, tak napełniony więzią z Ojcem, tak jakoś przeniknięty tą więzią, że kroczy w pełni swojej tożsamości, że wie, że nawet po wzburzonym jeziorze może przyjść do swoich uczniów, widzi, jak oni się trudzą i do nich idzie. I jest też bardzo piękna rzecz w tej Ewangelii, że oni się przestraszyli, wcale im się zresztą nie dziwię. Wiecie, noc, płyną, walczą trochę z tym przeciwnym wiatrem i nagle po wodzie ktoś do nich przychodzi. Można się tego przestraszyć, zaczynają krzyczeć. Ale właśnie jak go widzą, jak zaczynają krzyczeć, to Jezus od razu do nich podchodzi i mówi: nie bójcie się, ja jestem. Nie bójcie się, ja jestem. Oczywiście to ja jestem jest tutaj tym właśnie czymś niezwykłym, że to stwierdzenie ja jestem nawiązuje do hebrajskiego Jahwe, którego nikt nie wypowiadał z lęku przed tym, żeby nie wypowiadać tak świętego imienia. A Jezus mówi to, ja jestem. I wchodzi do nich do łodzi, wiatr się uciszył. Tutaj naprawdę widać, to jest taka epifania, to się tak nazywa w języku teologicznym. Widać takie objawienie się Bożej chwały, Bożej mocy, Bożej obecności, która jest w Jezusie. To, że On się nie boi wypowiadać słowa Jahwe, ja jestem, pokazuje, że On i Ojciec są jedno, że to właśnie tutaj to się wszystko wypełnia. Więc patrzmy sobie na tą scenę i przyglądajmy się, że jak my się trudzimy wobec przeciwnych fal, że zdarzają się takie sytuacje, że Jezus może do nas po prostu wejść po wodzie, po tych przeciwnościach. I kiedy wchodzi, wszystko się ucisza. Kiedy On wchodzi, robi się spokój. Popatrzmy, czy mamy takie doświadczenia pewnej burzy wewnętrznej, pewnego zmagania. I kiedy stajemy, czekamy na jakieś światło, na jakiś moment łaski, żeby móc podjąć jakąś decyzję, to, że nieraz bywa właśnie w taki sposób, że Jezus wchodzi i robi się spokój, robi się cisza. I nawet wiem, że jak trudną decyzję podejmuje, to jest podjęta z Nim i robi się spokój. Można spokojnie dopłynąć do brzegu, wyjść i zrealizować to, z czym się wcześniej zmagaliśmy. Temu się dzisiaj przyglądajmy w ciągu dnia. Może do naszych trudów, takich przeciwnego wiatru, zapraszajmy dzisiaj Jezusa, żeby wszedł tam. Z mocą Bożą, ze światłem Bożym, ze swoją świętą obecnością. A wieczorem nad tym fragmentem się pomodlimy. Zachęcam Was, żeby nasz kanał subskrybować, dać kciuka w górę, dopisać jakiś komentarz, jeśli tylko chcecie. I mam nadzieję, że do zobaczenia już wieczorem.